Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałam dzisiaj Wam opowiedzieć trochę o moim blogu, którego stworzyłam specjalnie dla Was i będę kulinarne propozycje tutaj zamieszczać. Chciałam Wam dzisiaj przedstawić w filmie wstęp mojego bloga, jak to będzie wyglądało. Wszystko będzie o poście warzywno-owocowym propagowanym przez dr Ewę Dąbrowską. Piszecie do mnie często o menu na 14 dni, na pierwsze 7 dni będzie takie menu. Będę chciała też gotować dla Was na żywo, czasami też, jak się uda. Może będziecie ze mną gotować. W ogóle mam mnóstwo pomysłów fajnych, które chciałabym realizować. I chciała tylko, że ja bym chciała to robić wszystko w grupie razem. Ciekawe, czy mi się to uda. Będę Was powoli do tego namawiać. A więc tak, dzisiejszy filmik jest na zasadzie, będę trochę ściągała, bo sobie to wszystko napisałam w blogu. Mój blog będzie się nazywał Postne Kulinaria. Jak Wam się podoba? Mam nadzieję, że się podoba. Będzie tylko o daniach postnych, będą tam przepisy postne i będzie tam kilka rzeczy także bezpośrednio od dr Dąbrowskiej z wykładów, które jakiś czas temu byłam na wykładach i mówiłam Wam o tym, że, bo jeździłam z mężem, tyle, że to była końcówka w ciąży, więc zajęłam się już czymś innym zupełnie. I teraz chciałam do tego powrócić, ponieważ mam bardzo dużo informacji z tych wykładów, których jeszcze nie wykorzystałam, jeszcze nie przekazałam Wam. Będę starała się teraz przekazywać, to jest mój pierwszy taki poważny blog, bo wcześniej coś tam tworzyłam, ale to było takie wszystko do jednego worka, więc teraz już nie będzie tak. Nauczyłam się i teraz będę robić poważnie. Więc tak, mój pierwszy film na postne kulinaria, no to jest Najważniejsze zasady przygotowywania postnych posiłków. Chciałam Wam opowiedzieć, jakie mamy pierwsze, najważniejsze zasady. Czyli kupujemy na poście, warzywno-owocowym kupujemy dozwolone warzywa i owoce. Będę miała podane tutaj w linku na blogu, jakie to są warzywa i owoce dozwolone. Nagram także o tym film jeszcze raz, które są tak naprawdę dozwolone. Warzywa do posiłków dobrze myjemy, przygotowujemy krótko przed spożyciem, czyli nie trzymamy warzyw długo, nie kupujemy nie wiadomo jakich zapasów, tylko staramy się krótko. Nie dodajemy żadnego cukru ani oleju i dzisiaj na grupie pojawił się też jogurt, także jogurtów też nie dodajemy. Możemy używać ziół suszonych i świeżych jako przyprawy. Używamy soli szarej, kłodawskiej lub himalajskiej. I teraz tak, kłodawska, szara pojawiła się, wszystkie tak jakby pojawiły się w różnych miejscach. Szara pojawiła się w książce Ciało i ducha ratować żywieniem dr Dąbrowskiej. Himalajska z kolei pojawiła się na wykładach u doktor, gdzie ona bardzo popiera właśnie himalajską sól. Kłodawska jest także dozwolona, też według pani doktor, tak? Krótko gotujemy warzywa, nie rozgotowujemy, ponieważ i tak gotując mamy już prawie martwe te warzywa, więc nie rozgotowujemy ich, tylko je po prostu tak jakby, żeby były ciutkie, twarde, ale miękkie. Dobrze wiemy, o co chodzi, tak? Do surówek możemy łączyć warzywa i owoce tylko i wyłącznie dozwolone, czyli te rodzynki, czy miód, czy inne rzeczy, które niektórzy chcieli dodawać, raczej bym się wstrzymała z tym. Ja nigdy nie dodawałam, jeśli chodzi o mnie. Wy oczywiście, każdy ma swój własny rozum i zrobi tak, jak będzie chciał. Dobrze wszystko przeżuwamy. Unikniemy, słuchajcie, dzięki temu zaparć i tutaj pani doktor o tym mówi też, że trzeba wszystko dobrze przeżuć. Też wzoruje się na innych krajach, opowiada, że tam, gdzie wszyscy jedzą bardzo długo, to wtedy bardzo, bardzo dobrze trawią, dobrze im jelita pracują. Co jeszcze? Ponieważ to ma być krótki film, więc ja to będę tak szybko nagrywać, te rzeczy z vloga. Dobrze wszystko przeżuwamy. Spożywamy w określonej kolei. Zakwas, soki naturalne, woda oczywiście, surowe, dozwolone owoce i warzywa, duszone, gotowane, pieczone, dozwolone warzywa i owoce. Sok z marchwi, pić jedną szklankę dziennie, około 250 ml.
Marchew może dobrze wyszorować, obciąć końcówki, nie obierać. Czy nie obieramy marchwi? Ja do tej pory nigdy nie obierałam marchwi. Pani doktor też każe nie obierać marchwi, więc się słuchamy. Należy pić minimum 2 litry płynów dziennie. Wodę, herbaty ziołowe, owocowe, soki naturalne, rozcieńczone wodą 1 do 4. Nie pijemy czarnej kawy i herbaty. Osoby z nadwagą i cukrzycą, uwaga, powinny ograniczyć buraki i marchew. Cukrzycą nie zaleca się gotowanych warzyw, takich jak oczywiście i owoców, czyli jabłek, gotowanych buraków, marchwi, dyni, a także soku z marchwi. Pijemy około 20 minut przed posiłkami i około 45 minut po posiłku, a także pomiędzy posiłkami. W trakcie posiłków nie popijamy. Przy nadciśnieniu nie zaleca się kiszonych ogórków. Głównie problemem jest tutaj sól, czyli przy nadciśnieniu staramy się nie używać tej soli. Osoby z wrzodami żołądka zaczynają pierwsze 3 dni od samych soków rozcieńczonych wodą w stosunku 1 do 4. Później przechodzą na gotowane warzywa. No i jeżeli już są w stanie zaakceptować surowe, wtedy włączają surowe warzywa i owoce. Alergicy powinni wykluczyć cytrusy, pomidory i paprykę. Po zakończeniu postu nie wracamy do starych nawyków, tylko żywimy się zdrowo, pełnowartościowo, to też już o tym film nagrałam, i naturalnymi, nieprzetworzonymi produktami. Jeden dzień w tygodniu okresowo zaleca się w ramach profilaktyki powrót do postu, czyli możemy sobie zrobić, że w każdy piątek lub poniedziałek, jak kto woli, zależy też pewnie od każdego religii, robimy sobie post, czyli tak jakby całym rokiem co tydzień robimy sobie jeden dzień postu. Możliwe jest także 2 dni w tygodniu, czyli środa i piątek. To już zależy od Was, jak chcecie, na warzywach i owocach, tak? Kto jak wytrzyma. Dwutygodniowa dieta jest korzystna w większości schorzeń. W zaawansowanych chorobach, takich jak choroba niedokrwienna serca, choroby z autoagresji, gościec, zwyrodnienie stawów, zaleca się 2 cykle diety po 6 tygodni na rok i 1 dzień w tygodniu na stałe. Więc tak, te rzeczy, które tutaj Wam powiedziałam dzisiaj, są wszystkie wzięte z wykładów dr Dąbrowskiej, są bezpośrednio ze wszystkich materiałów, które zebrałam, ponieważ na wykładach bardzo notowałam, praktycznie słowo w słowo, wszystkie, tak jakby zrobiłam zdjęcia wszystkich slajdów z wieloma informacjami i będę to wszystko Wam przekazywać. Także to, o co doktor zapytałam, co już trochę Wam przekazałam, ale teraz tak jakby będę się tego bardziej uczyć i będę się z Wami tym dzielić. Znowu mam bardzo dużo siły, bardzo dużo motywacji do tego, żeby dla Was nagrywać. Także zapraszam na mojego bloga Postne Kulinaria. Mam nadzieję, że się przyjmie i że będzie dla Was bardzo dużą pomocą. Cześć i życzę smacznego!